Choć pogoda w sobotnie popołudnie 22 maja nie zachęcała do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, to ci, którzy zawitali tego dnia na Ostrzeszowski Stadion, z pewnością tego nie pożałowali. Miejscowa Wiktoria w ramach 9. kolejki grupy spadkowej w 4. lidze ProEko podejmowała Wilki Wilczyn. Wciąż nie wiadomo, ile drużyn pożegna się z 4. ligą po trwającym sezonie. Wszystko uzależnione jest od liczby spadków w wyższych ligach, przez co walka jeszcze bardziej się zaostrza. Tak było i w sobotnim meczu w Ostrzeszowie. W pierwszej połowie spotkanie było wyrównane. Jako pierwsi szanse odtworzyli przyjezdni, jednak Paweł Paroń wślizgiem zablokował groźny strzał na bramkę. Po rzucie rożnym, który nastąpił po tej sytuacji, wykazać musiał się Damian Grądowy, stając na wysokości zadania i wybijając piłkę za linię końcową. Od tego momentu gospodarze wzięli się do roboty, czego efektem jest akcja z 17 minuty, w której Miłosz Nowicki minimalnie chybił. Kilka minut później z groźną kontrą wyszedł Remigiusz Pastucha, ale uderzył wprost w bramkarza. Goście próbowali odpowiedzieć za sprawą Dominika Jesiełowskiego, ale jego strzał również nie znalazł drogi do bramki. Do przerwy bezbramkowy remis. Po zmianie stron oglądaliśmy zupełnie inną Wiktorię. Już w 47 minucie Kornel Skorzybut otworzył wynik spotkania, nabiegając na odbitą piłkę i przymierzając przy samym słupku. W 60 minucie powinno być 2-0, ale Miłosz Nowicki ponownie zmarnował 100% okazję. Co się odwlecze, to nie uciecze. W 67 minucie Nowicki w znakomity sposób zrehabilitował się za niewykorzystane sytuacje i tym razem umieścił piłkę w siatce obok bramkarza. 120 sekund później rozluźnieni ostrzeszowianie zabawili się z obroną przeciwnika, wymieniając podania w polu karnym, a akcję skutecznie zakończył Nowicki. Na tym strzeleckie popisy podopiecznych Leszka Krutina się nie zakończyły. Wynik spotkania na 4-0 ustalił Michał Giecz, który wykorzystał nieporozumienie linii obronnej i golkipera Wilków i umieścił piłkę w pustej bramce. Myślę, że w naszym wykonaniu bardzo dobre spotkanie. Pierwsza połowa, mogliśmy już jedną bramkę strzelić. Aczkolwiek wydaje mi się, że mieliśmy w miarę pod kontrolą, bo Wilczyn miał chyba jedną sytuację, której nie skontrowali. No w drugą połowę weszliśmy już po prostu bardzo mocno i poszło. Od początku meczu wiedzieliśmy, że sytuacja nie jest za dobra. Gramy cały czas o utrzymanie. Chłopacy dzisiaj dali z siebie wszystko, zostawili serce na boisku. Też w przerwie dostaliśmy trochę kubeł zimnej wody, bo mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, których nie wykorzystaliśmy. Ale bardzo dobrze weszliśmy w drugą połowę i się udało. Wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że sprawiliśmy dużo radości kibicom i oby tak dalej. Może to dwa różne mecze. Do przerwy pozytywnie, wszystko ok, pod kontrolą i nagle tak byśmy zostali w szatni i druga połowa jakby nas nie było, bo Wiktoria robiła co chciała kompletnie. Do przerwy wszystko pod kontrolą, tak powiedziałem, sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę i no dziwimy to. No analiza zrobi to, nie wiem, przemyślimy to, co się dzieje i robi się nerwowo. Tak, a ostatnie trzy mecze bez wygranej i niestety zrobił się problem. Nie? Po wysokim zwycięstwie w kole chłopcy chyba uwierzyli za szybko, że już mamy wszystko pod kontrolą i teraz no ciężkie tygodnie, tak trzeba przyznać. Kibice już teraz z niecierpliwością czekają na kolejne domowe mecze, a następny taki dopiero 12 czerwca. Niektórzy piłkarze mają jednak to szczęście, że w każdym, nawet dalekim wyjazdowym pojedynku mogą liczyć na wsparcie i obecność swoich bliskich. No u mnie, tata kiedyś też grał, praktycznie jak przyjeżdżam do domu, to głównym tematem jest piłka, mama się trochę denerwuje, ale rzeczywiście to dużo daje, że są na każdym meczu. Wiktoria w sobotę 29 maja na wyjeździe zagra z Olimpią Koło.